Dzięki. Dzięki. A gdzie to się kupiło? No tata ci obiecał i ci kupił tata. I teraz, zaraz my sobie porozmawiamy. Dobrze, okej, okay. Ale nie, nie. Nie chodzi mi o przedszkole dzisiejsze, broń Boże. To, więc to jest za to auto, co mama ci obiecała kiedyś. Tamtą uważam sprawę za zamkniętą. Tamtego auta po prostu już, to jest za to auto, co mama ci obiecała. To Magnoli, co ci tata obiecał, że kupi. Tak. I żeby nie było teraz, że to auto będzie chodziło ci po głowie, to w Astrze, które jeszcze jest niepoobijane. Tamto auto nie istnieje. Tak? Bo za tamto auto już ma to. I teraz mi powiedz, czy lepiej by było, żebyś miał tamto auto poobijane i jedno niepoobijane takie samo, czy lepiej zamiast tamtego autka jest lepsze to? Lepsze to. Właśnie. A teraz nie jest zresztą tajemnica, skąd to auto jest? To jest z jedynki, z dwójki, czy skąd ono jest? Z jedynki. Tak? No, no się ono nazywa. Tu pisz. No teraz no, to przeczytaj. Ale ty nie po polsku. No jak? Hank. Halloween. Halloween to jest takie święto na wszystkich świętach amerykańskich. Cieszysz się? Ale są tacy, co się nie cieszą. Jak to? No zobacz, faktycznie. Ale zobacz, ile napłakały. Za tobą, no faktycznie. Zobacz, jak to... Zobaczcie, ale łez, ja nie widzę. No jak myśmy płakali. Ale łez wylał. Pamiętam, że szybko wrócę. Jak szybko myśmy tyle zdążyli napłakać. A co się mówi za to autko? Dziękuję bardzo, bardzo. Mogę otworzyć czy nie? No jasne, że mogę. Ojej. Ale się naryczały. On naprawdę jest tato z jedynki. Tak? I co on tam robił w tej jedynce? A przez chwilę jechał. Aha. Sobie jechał. Tato? Kochani, teraz sobie auto znaleźć to nie jest takie proste. No ja to nie mam w ogóle, to gdzie to znowu? Magnoli. No, Magnoli, tak jak tata obiecał. Ale to było jedno jedyne auto, którego ty nie miałeś. Na całą Magnoli, w dwóch sklepach, tam były dwa sklepy, prawda? No. To tylko w dwóch sklepach jedno auto, które tylko ty nie masz. No cóż, teraz masz. No.